zwróćcie Państwo uwagę właśnie na procedurę startową. To co mówiłem wcześniej, motocykle są podparte kołkami, a z tym podpinaniem kołkami to też są ciekawostki. Czasami ten kołek komuś jest źle ustawiony. I w tym momencie mamy zasadę domina. Jeden motocykl pada, za nim 15-20. Miejmy nadzieję, że tego nie zobaczymy, bo źle był kołek ustawiony. Ale zdarzało się tak, że zamieszkił czasach, że było śmiesznie. Tu już zawodnicy chcą wiedzą, a nagle motocykle składają się jak domino, jeden za drugim. Ale powtórzymy procedurę startową, nie ma tu żadnego ciśnienia, oprócz ciśnienia czasowego. Także, jak widzicie, cztery linie startowe. I za chwilę pojadą. Jeszcze jest coś takiego jak psychologia stresu przedstartowego. Proszę Państwa, co to jest stres przedstartowy? Przed startem w zawodach drżą ręce, drżą nogi. Jedni zawodnicy się śmieją, drudzy są bliczkami. Jedni są pryśliwi, do drugich w ogóle nie podchodź, bo jak osa. W ogóle się nie nazywają cepy, siedzą na swoich motocyklach lub stoją. Do toalety chce się co chwilę. Niestety po pójściu do toalety nie ma żadnego efektu. Mówię o oczywiście robieniu, że tak powiem, na mokro, nie na gęsto. Autentycznie, widzicie, już była zasada do mnie, powiedziałem. Zawsze Maria na kratce do wykraczki, nie? Nie, to kochani, nie wychodzi z krakania, tylko po prostu z doświadczenia. Już 18 lat z wariatami, więc różne rzeczy człowiek widział i myślę, że staram się troszeczkę Wam przybliżyć to, co się dzieje na zawodach, żebyście widzieli, jak to wygląda w organizacji i w rywalizacji. Ale już warty. Ale wróćmy do stresu przedstartowego. No, mówiłem, do toalety latami, nic tam się nie wydarza. I moje wrażenie na przykład z wyścigów motocyklowych. Pierwsze 100-150 metrów. Motocykl się rozpędza prawie do 200 na godzinę, a potem już do 270 nawet wyścigów drogowych. Także za chwilę. Sędzia zawodów, zapraszamy tutaj, trzeba ustawić zawodników zgodnie ich tłami numerów startowych. Jak zwykle maszyna gwizda, tylko szofer nie wie gdzie jedzie. Zawodnicy sami nie wiedzą gdzie mają stać, no tak się zdarza. Bardzo proszę organizatorów o ustawienie zawodników na ich prawidłowych polach startowych. Pani, jest taka zasada prosta, kolor tła i kolor numerów to jest do danej klasy przyporządkowany, więc wszystkie tła z przodu muszą być jednakowe, następne linie to samo, następne to samo. Także bardzo proszę organizatorów i sędziego głównego zawodu o sprawdzenie, czy zawodnicy swoją na właściwych pozycjach, bo nie po prostu ich nie wypuścimy. A wróćmy jeszcze na chwilę do psychologii stresu przedstartowego. Najgorszy jest start, potem jest jazda. Powiem Państwu, że miałem takie odczucia, jak jeździłem wyścigową, 4 lata uprawiałem ten dziwny sport. Za chwilę będzie sędzia. Nie wystartujemy, dopóki nie będzie sprawdzone. Damian Dąbrowski, zapraszamy Cię na start. Jest. Tutaj kolega z Fizyna ma pytanie. Akurat część tu z nas jest sędziami sportów motorowych. Znamy się doskonale osobiście, więc wiemy, jak te procedury muszą następować. A dzisiaj, proszę Państwa, jestem amatorsko całkowicie. Nazywam się Marian Dąbrowski. Jeszcze się nie przedstawiłem. Akurat sędzia... O! Byłaby zasadna domina. Ale nie było. Aha! Jestem z Bielska Podlaskiego. Dzisiaj przyjechałem w zasadzie posędziować te zawody, ale patrzę, że cisza absolutna, nie mogę mu gadać. A ja podobno byle co jem, byle co gadam, jak karmią, tak gadam. Także myślę, że sobie troszeczkę przybliżymy motosport. Tak się akurat zdarza, że te zawody sędziujemy z syn Damian. Także jestem sędzią sportów motorowych z tak zwaną licencją państwową. Natomiast ja bardziej polazłem wyścigi, które kocham, uwielbiam. Ale niemniej też te imprezy sędziowaliśmy i organizowaliśmy, Rangi Mistrzostw Polski. I za chwilę, jak już wszystko będzie posprawdzane, chodzi o tła, numerem, żeby zawodnicy po prostu w swojej klasie jechali, co jest bardzo ważne. Czasami zawodnik nie wie, w jakiej klasie jedzie. Mamy dzisiaj przypadek, że jeden z zawodników zapomniał licencji, bo ją ma w domu i 750 km zrobi, żeby uczestniczyć w zawodach. Nie możemy takiego zawodnika dopuścić do zawodów. No, przykro nam z tego powodu bardzo, ale przepisy są przepisami, a urządzenie, które się brzydko nazywa, albo może ładnie prokurator, później po zawodach, jak się ma dzwona, czy najboże wypadek, nie pyta nikogo, że zawodnik nie miał licencji. Nie powinien być dopuszczony, wszystko. Także przykro nam,
czy ktoś może rywalizować. I za chwilę jeszcze ostatnie ustalenia organizatorów. I za chwilę zawodnicy wystartują. Przypominam, procedura typu Lema, czyli zawodnicy muszą dobić do motocykla, uruchomić. Oby ta zasada domina, którą tam krakałem od 5 minut nie nastąpiła. Na razie motocykle są stabilne. Troszeczkę wiatru i zaraz powie, może coś się zdarzyć, oby nie. Na szczęście. Także czekamy jeszcze na ostatnie decyzje. Wiem, o co chodzi, ale nie mam powiedzieć, to jest tajemnica Polisienela. Nie mogę zdradzać swojej branży sędziowskiej, ale za chwilę pojadą. Także będziecie Państwo widzieli fajną rewelację sportową. Tym razem motocykli. Jest to bardzo widowiskowa dyscyplina. Na pewno na tych opach będzie dużo skoków, długich, fajnych. Na pewno będzie troszeczkę uślizgów. Widzę, że tu jakiś dron przyleciał. Czego chce? Oj, zobaczcie, kręci się. Mam nadzieję, że fekaliami nie rzuca z tego drona. Bo mam takiego kolega, co ma takiego drona i w dzielnicy grasuje i fekalia rzuca na wrednych sąsiadów. Tam kulkę rzuci, jest wesoło. O. Albo wieczorem wjeżdża to do zasypialni, a to jest akcja Lis Puskawka. Także fajne urządzenie do filmowania na zawodach. Bardzo takich sporo urządzeń widzimy na rajdowych mistrzostwach Polski. Akurat dzisiaj mój przyjaciel Maciej Wisławski razem z Łukaszem Wiśkiewiczem startuje gdzieś tam w Świdnicy. Także życzymy im powodzenia. Mieliśmy także rywalizację sportową na motocyklach i samochodach na pustyni w Abu Dhabi. Jest z nami Marek Dąbrowski. Wraz z synem możecie z Markiem porozmawiać. Marek przywiózł motocykl Kuby Przygąskiego typowo na karówkę. Motocykl stworzony na mistrzostwa świata. Zwróćcie uwagę chociażby na hydrauliczny amortyzator skrętu. Zwróćcie uwagę na urządzenie zwane Red Bookiem. Tam się zakłada dostarczony przez organizator klasę całą, jaką ma zawodnik pokonać. Jak dostaje się ten opis trasy, to zawodnicy później sami sobie domalowują tam flagostami kolorowymi pewne fragmenty ułatwienia, uwagi nanoszą wieczorem po to, żeby rano wystartować. Oczywiście mówimy o rywalizacji na poziomie mistrzostw świata w rajdach terenowych typu chociażby jak Dakar. No, mamy fajnie, bo mamy pudełko Rafała Sonika, pierwszy przyjechał, przyjechał też. Drugie miejsce Małysza, siódme Marka Dąbrowskiego, Jacka Sobora. Cisza, nie ma uruchamiania motocykli na starcie, utłukę normalnie. Ona nie słucha, pewnie głucha. Za takie coś wyeliminujemy z zawodu za chwilę. Maszyna gwizdał tylko szofer. Dopowiedzcie sobie sami, co miałem na myśli. Ale nie to, co myślicie. Jest, proszę Państwa, prosta procedura. Przed burzą ma być cisza. I w zawodach też jest tak samo. Więc ma być cisza absolutna, żadnego uruchomienia motocykli. Natomiast zawodnicy, no... Po sezonie niejeżdżenia, całym pół roku prawie niejeżdżenia są w tej chwili, no tak, ja tak powiem, wszystko napalenie na jazdę, jak mu na pszczołę, chcą rywalizować, więc żadne przepisy, żadne rozmowy nie pomagają, jechać, drutkoczasty beton poprzek, pociąg towarowy poprzek, co to, wszystko w motocykl, przelecimy górą. Przypuszczamy zawodników? Jeszcze ostatnie sprawdzenia, kochani. No, tak się zdarza, co wcześniej mówiłem, że zawodnicy naprawdę nie wiedzą, gdzie mają stanąć. Trzeba wszystkiego przypilnować. Fajnie, że nie jest gorąco, bo jakby było plus 30, no to pod pokaska się leje. Przypominam, że zawodnik, zwróćcie uwagę na ubiór, ma buty wyczynowe. Możecie w tych butach swobodnie zanurzyć się aż do wysokości ostatniego zapięcia w błoto, w wodę. Na pewno się nic nie leje do buta, ten but jest całkowicie szczelny. Nie da się w tym bucie chodzić, można tylko jeździć, bo ten się but nie zgina, jest dosyć ciężki. I oczywiście mamy buzel, okulary, kask, idę do przodu, bo nie chcę mieć piersi w kratkę, to bardzo boli. Ja bardzo nie lubię mieć rozjechanego organizmu, także za chwilę zobaczycie rywalizację. I startują! I zobaczcie, kto jak wystartuje, kto jak uruchomi. Thank you.
gramy. Pomóżcie zawodnicy z innych ekip. No trzeba chłopakowi pomóc. Jak nie ma dziecka, pomóc sąsiedzka, bo dziecko musi być. No niestety, bywaj tak czasami, ale proszę Państwa, top cross country, tam moment startu wcale nie jest aż tak ważny. Jest to dosyć długa strefa czasu, 1,5 godziny. Brawo dla pchaczy, brawo. Tam jeden pchacz z Lublina, drugi z Radomia, także Radom z Lublinie się złączy. Co z tego może być, kochani? Dziewczyna z Kiełczyna, chłopak z Poronina, różnie to bywa, potem bliżej wychodzą. Także następna tura szaleńców. Szaleńcy oczywiście przenośni, to są naprawdę ludzie, którzy mają pasję. Nic innego nie widzą za dwoma kołami. Jak już się napatrzą na dwa koła, to przechodzą na cztery koła. Popatrzcie na Marka Dąbrowskiego, się napatrzcie na dwa koła, starczy Gleb. No, na każdym lotnisku wszystkie bramki gwizdzą. Tyle metalu w organizmie. Możecie z Markiem na ten temat pogadać. I już dziewczyna jeszcze musi sprawdzić numery standardowe. Także czy wszystkie są zgodne, opisuje zawodników. Później to wszystko idzie do CBA. Czarna lista, także będziecie sądzeni za niemanie światem. O, uśmiecha się, uśmiechnięta, znaczy, że wie, o co chodzi. A wiecie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Także pisać i czytać nauczyli. Pisze. 2, 7, 3, 5, 115. Także procedura typu lała, kolorowo, ładnie. I za chwilę rywalizacja na trasie rozpocznie się w kolejnej klasie. Tak się mi rymnęło. S1. Po germańsku to nazywa się S1. Sędzia starter nie wiadomo kiedy ma mnie. Od 5 do 7. Teraz zwróćcie Państwo uwagę, co sobie zawodnik myśli o wynalazcy rozruchu nożnego. O rywalizacji tym razem na samochodzie, jak to jest.